Tak dzisiaj rano obudziłem się i pomyślałem sobie tak, żeby nie brać pod uwagę tego, że dzisiaj jest 13, dodatkowo piątek, jeszcze gdyby nie brać pod uwagę tego, że zapowiadali na dzisiaj grad ulewy, no to być może ta nasza impreza by się udała. Ale mam nadzieję, że nam się uda. W związku z powyższym, nie przedłużając, bardzo serdecznie chcę powitać na dzisiejszej naszej uroczystości wojewodę śląskiego, pana Jarosława Wieczorka. Bardzo serdecznie witamy. To Straż Pożarna, to funkcjonariusze tych jednostek cieszą się największym zaufaniem społecznym. To bardzo duża odpowiedzialność, ale to, szanowni państwo, robicie dla swojej ojczyzny, robicie dla swoich obywateli. Za to w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pragnę serdecznie podziękować. Wszystkim odznaczonym składam serdeczne gratulacje. I aby ten Dzień Strażaka w dniu dzisiejszym świętowany przyniósł państwu bardzo wiele satysfakcji, a kolejny rok służby przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, tak aby z każdej akcji wracali państwo cali i zdrowi. Wszystkiego dobrego. Pan Janusz Głowania. Że być strażakiem to ciągłe wyzwanie, to zaszczyt, ale jednocześnie obowiązek. To nieustanna praca nad sobą i doskonalenie swojej umiejętności, aby nie dosięgły nas schematyzm i rutyna. Dlatego też zachęcam wszystkich, a zwłaszcza młodych strażaków, do podnoszenia swoich kwalifikacji, zarówno ogólnych, jak też zawodowych, choćby nie zawsze wiązało się to z szybkim awansem i zaszczytami. Wiedzy i mądrości nikt pan przecież nie odbierze. Na przestrzeni ostatnich 26 lat wiele zmieniło się w naszym kraju. Zmieniały się także władze, rządy poszczególne, prezydenci. W samorządach było tyle zmian. Słupki popularności polityków i partii politycznych raz były w górze, raz na dole. Ale jedno było niezmienne, o czym mówił pan komendant Marek Rączka. Wasze zaufanie społeczne. Dzisiaj na poziomie 95%. Można by powiedzieć, gdybyście mieli tę możliwość jako grupa zawodowa startować w wyborach samorządowych, to rządzilibyście niepodzielnie, nawet z większością konstytucyjną. Przez wiele, wiele lat. Jestem o tym przekonany dla dobra Polaków i dobra społeczeństwa. Dlatego wiem o tym, że tego zaufania nie zmarnujecie. To, co mówił pan komendant, tylko wam w tym nie przeszkadzać. A wręcz odwrotnie pomagać.
To jest robotnik wystrugany z drewna i przywieziony przez robotnika z Radomia. I on ma właśnie pokazywać te dobre porozumienia. Dlatego chcę, abyście wszystkie spory, a one będą, rozwiązywali w drodze dialogu społecznego, a ten robotnik ma być tego symbolem. W przyszłym roku, Szanowni Państwo, będziemy obchodzić 25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej. A więc tej formuły, którą widzimy w tej chwili, z tym samym potencjałem, którego możemy podziwiać i rzeczywiście przez te ćwierć wieku można zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. I myślę, że nie możemy się już wstydzić, nawet jeśli chodzi o kraje zachodnie, ten potencjał sprzętowy, ale przede wszystkim potencjał ludzki świadczy o tym, że idziemy chyba w dobrym kierunku i obyśmy tak w dalszym ciągu się rozwijali. Szanowni Państwo, myślę, że trzeba podziękować dzisiaj szanownym gościom. Aura nam, że tak powiem, sprzyjała. No bo cóż jest te każda uroczystość bez gości. Oni są ozdobą każdej uroczystości. I właśnie szanownym gościom, którzy zechcieli dzisiaj uświetlić naszą uroczystość, bardzo serdecznie chcę podziękować. Szanowni Państwo, tak sobie też myślę, że czasem młody człowiek marzył o różnych rzeczach. Zwłaszcza chłopcy, zresztą będąc młodym człowiekiem, myśleli, żeby być, marzyli, żeby być policjantem, lotnikiem, czołgistą, strażakiem. Nie wiem, o czym marzył pan wojewoda. Panie wojewodo, mówimy tutaj o... pan wojewoda chwilowo nie słyszy, ale dlatego chciałem jeszcze przypomnieć, że właśnie rozmawialiśmy, że każdy młody człowiek, gdzieś tam będąc jeszcze chłopcem, o czymś marzył, będąc pilotem, czy będzie, powiedzmy, lotnikiem, strażakiem, policjantem. Nie wiem, o czym marzył pan wojewoda, ale niech to pozostanie słodką tajemnicą, być może pana wojewody. To jeżeli mogę dopowiedzieć, ja nie pamiętam, czy marzyłem o pozostaniu strażakiem, ale zainspirował mnie pan komendant, bo nie tak dawno jak tydzień temu mój syn powiedział mi, że tato, ja się tak zastanawiam, ale ja nie wiem, kim ja chcę zostać. Ja mówię, spokojnie, masz jeszcze mnóstwo czasu, masz dopiero 7 lat, skończysz szkołę podstawową, pójdziesz do szkoły średniej, może jakieś studia, może ten zawód, może ten zawód, no to może zostaniesz strażakiem. A on mi mówi, że wiesz, tato, strażakiem nie zostanę, bo nie chcę zginąć w pożarze. I to jest autentyczna historia sprzed tygodnia i myślę, że stąd to zaufanie społeczne do państwa, że państwo właśnie tak wiele narażają ze swojego bezpieczeństwa, żeby zadbać o innych. I to już 7-latkowie o tym wiedzą. Dziękuję. Panie wojewodo, jeśli można, to w imieniu wszystkich strażaków tutaj powiatu gliwickiego, pan wojewoda pierwszy raz na naszej uroczystości, miejmy nadzieję, że nie ostatni. Zatem chciałbym przekazać taką właśnie symboliczną statuetkę właśnie strażaka. Niech będzie symbolem naszego podziękowania za uświetnienie swoją osobą naszej dzisiejszej uroczystości, a jednocześnie pamiątką naszego dzisiaj świętowania. Dziękuję serdecznie, serdecznie bardzo. Bardzo dziękuję.